Poranny czesak językowy, nagłodnego, o słowie ćpać. Ćpać w polszczyźnie do lat przynajmniej 70. XX wieku znaczyło łapczywie jeść. Było to słowo pochodzenia gwarowego, ludowego, wiejskiego, czyli jeśli ktoś ćpał albo ćpał, to tak się chciał natychmiast czymś objeść. Czy ma to związek z wariantem nazwy ptaka, szpaka, czyli ćpok? Nie wiem, ale od tego czasu, od tych lat 70., ćpać zaczęło oznaczać przyjmowanie substancji narkotycznych. I od tej pory mamy też słowo ćpun. Oto krótka historia ćpania. Dziękuję.